Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj tutorial, jak możemy zrobić aplikację webową, stronę internetową, coś nawet bardzo zaawansowanego, bez programowania. Jak możemy po prostu klikać, troszeczkę pisać na klawiaturze, ale zero kodu i tworzyć aplikację. Już Ci pokazuję. Na początku rejestrujemy się w Babbo.io, bo to jedno z narzędzi do robienia aplikacji bez programowania, czyli no code. Następnie klikamy sobie Create App, wpisujemy sobie nazwę naszej aplikacji i odpala nam się edytor, gdzie będziemy tworzyli naszą aplikację. Start with basic feature, wybieramy sobie podstawowe elementy i tworzy nam się pierwsza aplikacja. Żeby ją od razu uskonfigurować, mam tutaj taki mały, prosty pomocnik, jak ma się nazywać nasza aplikacja. Tutaj właśnie w tej browser type, na przykład my app, klikamy next step i wybieramy sobie naszą główną czcionkę w naszej tutaj aplikacji. Możemy sobie ją zmienić. Później też będziemy mogli ją zmienić. Następnie wybieramy sobie główne kolory. Też będziemy mogli je później pozmieniać, powybierać jakieś inne kolory. Nie musimy tego wszystkiego ustawiać tutaj. Next step, przechodzimy dalej. Tutaj możemy dograć sobie jakieś pluginy, czyli rozszerzenie do naszej aplikacji, które w przypadku Babbla znacząco zwiększają jego możliwości, bo na przykład możemy tutaj robić, patrzcie, połączyć się z Facebookiem albo z Google Analytics, albo ze Stripe'em, żebyśmy mieli jakieś płatności. I przechodzimy dalej, zaczynamy tworzyć sobie naszą aplikację. Jak chcemy ją wgrać na środowisko testowe, to klikamy Preview, czekamy chwilę i za chwilę mamy już naszą testową aplikację. Ona ma wersję test tutaj w URL-u, więc możemy przekazać ten URL naszym znajomym albo testerom, kolegom zespołu, aby testowali naszą aplikację. Włącza nam się od razu tutaj tryb debug, także możemy podejrzeć sobie, co dzieje się w naszej aplikacji. Tutaj albo wolniej patrzeć, jak coś działa, albo krok po kroku, albo zastanawiać się, przyglądać się, jak konkretne elementy wyglądają. Możemy też ten tryb całkowicie włączyć. Najłatwiej po prostu z URL-a wyrzucić ten fragment z debugiem. Tutaj mamy sobie naszą stronę. Mamy kilka różnych stron zrobionych przez Babbla na dzień dobry. Są to trzy. Index, strona główna 404, nie znaleziono jakiegoś adresu, albo reset PW, czyli resetowanie hasła. Mamy takie strony już na dzień dobry zrobione. Możemy tych stron dodawać więcej. Możemy też tworzyć reużywalne elementy, czyli takie elementy, które możemy użyć w wielu naszych miejscach, na przykład jako nagłówek. Możemy zrobić sobie jeden nagłówek i używać na wielu różnych naszych stronach. I tutaj ta zakładka design to jest po prostu tworzenie naszej aplikacji, naszej strony, tej indeks. Jak przejdziemy sobie w reset PW, robimy sobie inną stronę, tą do resetowania hasła. Następnie mamy zakładkę workflow, gdzie mamy różną logikę naszej aplikacji. Jak klikniemy sobie w przycisk, wtedy coś się stanie. I tu w Babbo jest taka zasada, że robimy logikę na takiej zasadzie, jeżeli coś się stanie, when, to wtedy coś tu się dzieje. Na przykład rejestrujemy użytkownika albo przechodzimy gdzieś indziej. Następnie mamy zakładkę data, gdzie mamy po prostu bazę danych do naszej aplikacji. A dalej mamy style, gdzie mamy poukładane wygląd naszych elementów, jak na przykład przyciski mają wyglądać albo jakieś inne elementy. Następnie mamy pluginy, czyli rozszerzenie naszej aplikacji. Możemy to sobie rozszerzyć o wiele, 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 wiele rzeczy. Następnie mam po prostu ustawienie naszej aplikacji. Jaki mamy plan, czy mam darmowy, czy nie. Jak mam tutaj ogólne jakieś ustawienia, ustawienia domeny, języka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na samym końcu są logi naszej aplikacji, czyli jak działa nasza aplikacja. Mamy tutaj też możliwość podejrzeć, tutaj mam teraz testową wersję naszej aplikacji, logi z testowej wersji, ale możemy też przyłączyć się do wersji produkcyjnej i stamtąd podejrzeć sobie logi. A jak już mówimy o wersji produkcyjnej, to żeby po prostu wgrać naszą aplikację na środowisko produkcyjne, musimy kliknąć tutaj Upgrade to Deploy i zapłacić troszeczkę dolarów, żebyśmy mieli wersję po prostu produkcyjną, bo w tej darmowej nie ma takiej opcji. I wtedy klikamy sobie tutaj Deploy i na produkcję ląduje nasza wersja produkcyjna. Jak robić aplikację w Babbo? Jest to bardzo proste. Mamy tutaj różne elementy na naszej stronie, na przykład teksty, które możemy sobie wyświetlać. Mamy przyciski, mamy jakieś obrazki, kształty, linki, alerty, czyli jakieś powiadomienia. Mamy grupy, czyli takie elementy, które pozwalają nam grupować różne kontrolki, jakieś po prostu grupki. Mamy pop-upy, czyli wyskakujące okienka i jakieś kontrolki, które przyjmują od nas dane, na przykład input. Jak chcemy, żeby coś się zadziało, na przykład jak ktoś kliknął w taki przycisk,
który jest do np. rejestracji, czyli sign up, to klikamy Add Workflow i wybieramy sobie Sign the User Up akcję, zarejestrujmy użytkownika i np. w adres e-mail wpisujemy to, co podał nasz użytkownik w tym inputcie A i tam bierzemy z input A jego wartość. Możemy szybko usunąć sobie taki element, klikając na ten właśnie przycisk i delete. Nie ma przycisku i nie ma też workflow akcji z nim powiązanej. I możemy zmienić sobie tutaj na przykład łatwo nazwę tych inputów, tych naszych kontrolek, na przykład e-mail. Możemy wybierać różne ustawienia, jak te rzeczy mają wyglądać. I tu na samej górze każda z takich kontrolek ma troszeczkę inne ustawienia. Na przykład taki input ma możliwość przyjmować maile, albo hasła, albo zwykłe teksty. I na przykład jak wybierzemy sobie hasło, to automatycznie Bubble wszystkie dane, które są tutaj wpisywane, przestanie wyświetlać normalnie. Już Ci pokazuję jak. Po prostu będzie wyświetlał tutaj ukryte dane, kropeczki, bo to jest hasło tak, żeby nikt niepowołany nie widział, co tam dokładnie wpisaliśmy. Więc takie opcje mamy sobie tutaj w robieniu aplikacji Bubble, ale mamy jeszcze troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy. Możemy sobie ustawić tu różne layouty naszej aplikacji, to znaczy jak mają się układać elementy w tym konkretnej obiekcie. Na przykład kolumn, to będziemy układali sobie elementy od góry do dołu i tak samo w tych różnych grupkach też możemy sobie ustawiać, jak te elementy mają się układać. Ja Ci to od razu pokażę na przykładzie, więc weźmiemy sobie przyciski, mam ustawione kolumn, więc wszystko układa mi się od góry do dołu. Jeżeli wziąłbym tutaj wiersz, to będzie mi się układało na przykład od lewej do prawej strony. Usunę sobie teraz to wszystko, ustawię tutaj znowu layout na kolumn. O layoutach znajdziesz dużo materiałów też na moim kanale, więc serdecznie Cię zapraszam. Ustawimy sobie layout i zobaczmy jeszcze sobie zakładkę komponenty. O komponentach też nagrywam filmiki, więc też coś tam znajdziesz, ale szybko Ci pokażę. To są takie skróty do jak najszybszego tworzenia aplikacji. Możemy sobie wrzucić tutaj nagłówek na przykład jakiejś aplikacji. Możemy wrzucić powiedzmy o taki układzik, oczywiście wypełnić tu sobie dane inaczej, podpiąć akcję do logowania, podpiąć akcję do rejestracji, ale zobaczcie, że mamy już trochę danych. Następnie mamy tutaj o na przykład takiego pop-upa do rejestracji, już też zrobionego przez Bubble i podpinamy sobie odpowiednie akcje. Tutaj są wpisane rzeczy, ukryję sobie te komponenty. Mamy, zobaczcie, input, sign up name, mamy maila, mamy hasło i mamy potwierdzenie hasła. Jak klikniemy sign up, mamy tutaj add workflow i robimy sobie akcję. Tu będziemy na przykład rejestrowali naszego użytkownika, sign up. W e-mail piszemy jego input, naszego input e-mail. Z odpowiedniego musimy wybrać sobie, tutaj mamy ukryty. To będzie input sign up e-mail, bo też od razu ta kontrolka dała nam możliwość dodać logowanie. Więc bierzemy sobie właśnie z rejestracji, czyli input sign up password teraz, wartość, ok, nic więcej sobie tutaj nie zaznaczam i mamy już zrobioną najprostszą rejestrację. I jak takiego pop-upa pokazać? Na przykład klikamy w taki przycisk sign up tutaj i robimy show an element, pokazujemy naszego pop-upa z rejestracją. Nie wiem jak ten pop-up do końca działa, więc klikamy sobie w sign up i zobaczmy, wyświetla nam się pięknie sign up, super, działa nam już rejestracja. Jak tu wpiszemy sobie dane janmałpakowalski.pl oraz hasło jakieś, klikamy sign up, niepotrzebne są nam pozostałe pola, bo ich nie wykorzystujemy. Tutaj nie zrobiłem ukrywania tego pop-upa, ale jak przejdziemy do zakładki data, to możemy zobaczyć, że mamy nowego użytkownika, Jana Kowalskiego, którego przed chwilą zarejestrowaliśmy. I tak możemy szybko za pomocą tych komponentów tworzyć różne aplikacje, tylko no tak szczerze mówiąc nie ma tu za wiele tych komponentów. Są niektóre przydatne, na przykład właśnie nagłówek, tu jakieś wypełnienie oraz stopka. I to tak naprawdę wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Tak możemy robić aplikację w Bubble, albo używać tych komponentów, czyli jakichś gotowych elementów, albo samemu wybierać wszystkie te nasze elementy i budować aplikację, tworzyć ją bardzo szybko, klikać później deploy i robić preview, na przykład, żeby zobaczyć testową wersję, albo deploy na środowisko produkcyjne, aby szybko nasi użytkownicy dostawali już nowsze wersje naszej aplikacji. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś wspaniałą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!